No, dzień dobry, witam w deszczowym Wąchocku. Leje od samego rana. Z jednej strony morda mi się cieszy, bo cały czas myślę o tej trawce, która tam i tej koniczynce, która na tej pasiece pod lasem tam pięknie będzie rosła. Wszystko ładnie odbija. Byłem tam wczoraj na chwileczkę zobaczyć, co się dzieje, bo mi czujniki dawały znać, że jest jakiś ruch w pasiece. Więc wsiadłem w samochód, szybciutko pojechałem, okazało się, że fałszywy alarm, pewnie jakieś zwierzę, bo tam i jakieś tam zające latają i czasami sarny, jelenie, więc tych zwierząt tam jest pełno. Czasami jakieś ptaki siadają na ulach, więc to też tam wzbudza alarmy. Okazało się, że jakby nic, bo akurat mamy teraz pasiekę rozdzieloną, jakby wiecie, na jedna jest tam pod tymi drzewami w starym miejscu i ta nowa na placu. I jest tak, że czujniki mam i tu, a kamera, którą mam na pasiece, taka, gdzie z telefonu, z aplikacji mogę się zalogować i sprawdzić co i jak, obejmuje tylko ten jakby kawałek tej starej pasieki. Więc musiałem pojechać zobaczyć, okazało się na szczęście, że nic tam się nie dzieje, nikt tam nie łazi, nic nie kradnie i tak dalej, więc super fajnie. I właśnie wam pokazywałem wczoraj na TikToku między innymi, jak trawka ładnie tam odbija. Troszeczkę jest tak, że właśnie przez to, że nie było to zabronowane, tylko takie, wiecie, wyrzucone tym siewnikiem i tą paletą taką z tymi kamieniami przygłaskane, no to nie rośnie tu równomiernie. Są takie placki, gdzie nie ma nasion po prostu, bo po wysianiu była taka sytuacja, że były deszcze takie bardzo, takie można powiedzieć, nawałnice przechodziły, więc tej wody było bardzo dużo w krótkim okresie czasu i jak tam była jakaś górka, to te nasionka po prostu pospływały i teraz są w tych rowkach, w tych takich zagłębieniach. Trzeba będzie później, bo wysialiśmy cały wór trawy i cały wór koniczyny, ale koniczynę mam, mam nawet tutaj w pudełku koniczynkę i ewentualnie trawy tylko dokupię worek i po prostu dosiejemy. Teraz akurat jest fajnie, właśnie myślałem, czy by dzisiaj nawet tego nie zrobić, bo teraz jest taki delikatny deszczyk, nie ma takiej mocnej ulewy, tylko tak sobie po prostu delikatnie kropi. Regularnie, fajnie, nawadnia, więc teraz jakby te nasiona troszeczkę wysiać, to one by podejrzewam w miejscu zostały, zakiełkowały, więc zastanowię się właśnie, czy nie pojechać do sklepu, nie kupić trawy i na pasiekę to nie skoczyć i tego tym siewniczkiem takim, wiecie, na korbeczkę małym nie wysiać. Ale słuchajcie, druga sprawa. Przed chwileczką była pani listonosz. Morda mi się cieszy, jak widzicie. Dzisiaj mam bardzo radosny dzień. Była, dała kopertę. Jest pieczątka, więc ja wiem od kogo. I dlatego mi się właśnie morda cieszy. Słuchajcie, już wam pokazuję, tylko otworzę. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Patrzcie. Z urzędu patentowego mam pismo, słuchajcie, mamy prawo ochrony naszego znaku towarowego, miody z Wąchocka. Tu wam pokażę drugą stronę, tak, jest nasze logo, jest teraz chronione, jest zastrzeżone i tylko my mamy prawo to używać. O co chodzi, słuchajcie, już wam tłumaczę. Jak założyłem konto na TikToku i zacząłem tam kręcić różnego rodzaju filmy, no nigdy nie myślałem, słuchajcie, żeby zastrzegać znak towarowy, tak? Wydawało mi się, że jakieś tam takie, wiecie, spory, znaki towarowe i tak dalej, to jest taka kwestia dużych firm. Duże, znane firmy z milionowym majątkiem i tak dalej zastrzegają sobie znaki towarowe, żeby nikt im tego nie podwędził. Ale właśnie jak kręciłem TikToki, jakoś tam chyba, nie wiem, po pół roku czy po roku, ktoś mi tam w komentarzu napisał, a czy ma pan zastrzeżony znak towarowy, bo wie pan jak to jest. Różnie bywa. Szczególnie właśnie w internecie, jak ktoś kręci jakieś treści na TikTokach, Instagramach, tam na Facebookach, YouTubach wrzuca, to czasami jest tak, że ma taką rzeszę odbiorców, która lubi daną osobę, która ogląda, która wspiera jakieś tam, nie wiem, darowizny, datki, patronajty, buy coffee, przekazuje. Niektórzy przekazują dobre słowo, bo to też jest ważne. Na przykład ja się bardzo cieszę z tych datków, które mi ludzie na przykład wpłacają, taki jakby, wiecie, finansowy zastrzyk jest, że mogę sobie, nie wiem, jakąś tam kolejną kamerę kupić, kolejny mikrofon i tak dalej. Nie przeżeram tego, więc inwestuję jakby cały czas w te treści, które robię, ale na przykład też bardzo ważne jest słowo, bo dobry komentarz pod filmem daje też bardzo dużo, bo jak nie ma żadnego komentarza, to ja jako twórca i podejrzewam, że inni jako twórcy nie wiedzą, czy to, co robimy jest fajne, czy nie fajne i tak dalej. A dobre słowo jest super fajne. Ale czasami zdarzają się tacy ludzie, wiecie, nieudaczniki życiowe prawdopodobnie, nieudaczniczki, no to co w życiu im nie wyszło, nie? Ale w życiu mi nie wyszło, siedzę na TikToku i piszę hejty, takie tam pioseneczki sobie śpiewają z rana i
ktoś mi właśnie zwrócił uwagę na to, że czasami są właśnie takie mędy internetowe, które robią coś jakby specjalnie na złość tej drugiej osobie, tak? I może być tak, bo tam ktoś napisał właśnie, że może być tak, że zdobywa pan coraz większą rzeszę, coraz większą popularność, coraz bardziej firma się jako gospodarstwo pasieczne rozkręca i być może na przykład jakaś menda zainwestuje parę set złotych, bo to jest kilkaset złotych, takie rejestracja znaku, to trochę kosztuje, to nie jest darmowe. Mówi, ale może się znaleźć jakaś menda, która na złość zrobi, po prostu zarejestruje ten pana znak towarowy i powie, hola hola, panie pszczelarzu z Wąchocka, to jest moje, ja to zarejestrowałem, teraz nie będziemy tego używać, nie? Wiadomo, że to wiecie, można oprzeć o sąd i tak dalej, można udowadniać, że ja to wcześniej używałem, że grafik mi to zrobił i tak dalej, ale to są nerwy, potem to są sądy i no i to jest niepotrzebne. I tak sobie pomyślałem, przeliczyłem, zastanowiłem się, czy jest sens zastrzegania właśnie znaku towarowego jako takie małe gospodarstwo pasieczne, mała firma, tak? I doszedłem do wniosku, że tak. Że tak, bo dzisiaj jestem mały, tak? Dzisiaj jestem mały, mam tam lekko ponad 100 uli, sprzedaję miód, sprzedaję produkty pszczele, ale cały czas zdobywam popularność w internecie, czy na TikToku, czy na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, cały czas ta liczba obserwujących moich rośnie i być może właśnie warto się zabezpieczyć przed takimi mędami internetowymi, którzy robią, tak jak mówię właśnie, tylko i wyłącznie na złość, nie mając żadnych jakby... zysków z tego, że robią komuś na złość, bo różnie bywa, nie? Więc stwierdziłem, że warto. Kilkaset złotych, ale powiem wam, że teraz śpię spokojnie. Czekajcie, łyknę sobie i słuchajcie, dzisiaj to was zdziwię. Nie kawka z cytrynką i miodem, ale morwa biała. Byłem w aptece, kupiłem sobie różnego rodzaju zioła, pokrzywa, czystek, morwa i teraz będę topił, bo chciałbym ograniczyć, słuchajcie, spożycie cukrów. Bo ja bardzo lubię herbatę z miodem i cytryną, uwielbiam, Earl Grey, nie ma nic lepszego i piję tego strasznie dużo. A co za tym idzie, spożywam bardzo dużo miodu. A jak wiemy, miód to cukier i no, w nadmiarze średnio, więc kupiłem sobie ziółka, będę teraz pił ziółka. I bardzo się cieszę z tego właśnie, że mamy to zastrzeżenie. Super fajnie, bo teraz tak jak mówię, mogę spać spokojnie. I ja nie wiem, czy, bo to jest ta pierwsza, ta opłata jest jakby taka inicjująca i jest za okres 10 lat. Na 10 lat mam spokój, tak? Ja nie wiem, czy za 10 lat będę pszczelarzem, czy się będę zajmował się tym. Prawdopodobnie tak, bo mam takie plany, żeby już do końca życia, do takiego, wiecie, dziadkowania zajmować się pszczołami. Mam taki plan właśnie, żeby do tego dziadowania jeszcze ogarniać internety i jakieś tam właśnie social media. Na razie te, które są, to w miarę ogarniam, bo wam właśnie mówiłem, że mam taki program, który mi wszystkie TikToki wrzuca na wszystkie inne socjalne media, czyli na Instagrama, na Facebooka, na YouTube'a, jakieś tam shorty i tak dalej. Wszystko się automatycznie robi, ja tylko TikToki nagrywam, a to się wszystko rozsyła. Więc mam nadzieję, że nie zdziedzieję tak strasznie bardzo i będę nadążał za tym, co się dzieje w internecie i jakby ogólnie na świecie. I że jak się będą pojawiały nowe jakieś tam takie platformy, to ja też to ogarnę i wiecie, będę cały czas gdzieś tam wam o tych pszczołach opowiadał. I ja nie wiem, za 10 lat może będę super sławny, może będę miał na przykład milion obserwujących, może będę miał program w telewizji o pszczołach. Nie wiadomo, nie? A faktem jest, że miody z Wąchocka to są miody z Wąchocka, moja firma, moje gospodarstwo pasieczne i fajnie by było, żebym ja mógł się tym znakiem towarowym i tą nazwą posługiwać, a nie żeby ktoś to, że tak powiem, właśnie świsnął spod nosa i potem trzeba by łazić po sądach i się z kimś tam szarpać, bo no wiadomo, że to stres, nie? I tak się za niedługo będę z jednymi osobami szarpał w sądzie, bo no mniejsza z tym, ale to nie lubię takich rzeczy, nie lubię, bo ja tam jak byłem młodszy, to mieliśmy taką sytuację jeszcze w Gliwicach, że się tam z kolegą musieliśmy właśnie sądzić, targać po sądach, bo się zachował bardzo nieładnie w stosunku do nas i no nie jest to przyjemne. Ogólnie sądy, policja, wiecie, nawet jeżeli nie masz nic jakby na sumieniu i idziesz na przykład zeznawać jako świadek, to zawsze jest to jakoś tak stresujące, nie? Nie wiadomo dlaczego, sumienie masz czyste, idziesz tylko mówić o kimś innym na przykład jako świadek, ale wiecie, no nie wiem, może to niektórych nie stresuje, a niektórych wiem, że stresuje. Sądy, ta taka wniosłość, nie, to proszę stać, sąd idzie i w ogóle, to też ludzi stresuje. Więc ja za bardzo no, nie lubię tego, więc chciałem sobie tego uniknąć i właśnie ten znak towarowy sobie zastrzegłem. I bardzo się z tego cieszę. I wam, słuchajcie, radzę, jeżeli macie małe pasieczki, wiecie, gdzieś tam 10 uli, coś tam, nieistotne, nie ma tego, nie?
ale jeżeli macie większe pasieki, więcej tego miodu sprzedajecie, a macie na przykład w okolicy takie mędy nieinternetowe, bo to są różne mędy, ale są też takie właśnie nieinternetowe, bo mój znajomy, słuchajcie, ma pasiekę i ma w okolicy, w swojej miejscowości właśnie takiego mędziarza, co mu cały czas na złość robi, cały czas wprowadza takie podobne produkty, zrobił sobie podobne etykiety, żeby właśnie jakby emulować te towary mojego znajomego, bardzo podobną nazwę i właśnie nie zwędził mu jakby jego nazwy, ale bardzo podobną zrobił i tak ogólnie jest takim, jakby można powiedzieć, no właśnie życiowym nieudacznikiem, który nie ma planu sam na siebie i czerpie jakby z czyjejś innej firmy, z czyjejś innych pomysłów i tak dalej. I tacy ludzie też są niebezpieczni, bo na przykład właśnie ze znajomym rozmawiałem, w zeszłym roku była taka sytuacja, że pani do niego dzwoni z awanturą, że tam, wie pan, tutaj miód sfermentował, wylazł ze słoików, w ogóle skisło i tak dalej, nie? I on mówi, wie pani co, no ale to niemożliwe, my tu mamy wszystko sprawdzane, refraktometrem, sprawdzamy zawartość wody tego, jak to było przechowywane, nie było za gorąco, nie było za ciepło, pani się tam nam zarzekała. No i on mówi, proszę przyjechać, proszę tam te słoiczki tam dać, to ja pani jakby wymienię, tak? Pani mi te fermentowane właśnie przywiezie, a ja pani dam po prostu nowe, tak? No i tam była, wiecie, wielka afera, bo się pani nie chce jechać, bo to tam ona ma 20 km, coś tam, no w końcu dała się przekonać, przyjechała do tego mojego znajomego i słuchajcie, daje mu słoiki nie jego miodu, tylko od tego drugiego bęcwała, nie? Tylko, że one właśnie, mówię, etykieta podobna, nazwa podobna, bo się tylko tam jednym wyrażeniem różni i problem. I kolega mówi, proszę pani, to są nie nasze. Wziął swój słoik i mówi, proszę zobaczyć, nie? Proszę porównać. To nie moje, to nie do mnie te w ogóle te gadki, nie do mnie to wydzieranie się przez telefon. Straciła pani godzinę życia na darcie się na nie przez telefon. Mnie tutaj pani stresuje swoim wydzieraniem się, bo ja myślę, że z moim produktem jest coś nie tak, a to nawet nie o mnie chodzi. No i takie mędy właśnie nam potrafią krwi napsuć jakby i trzeba uważać. Więc jeżeli macie kogoś takiego właśnie w okolicy, kto wam robi gdzieś tam takie właśnie przytyki, na złość, jakieś takie podobne rzeczy, to być może mając troszkę już większą pasiekę rozbudowaną i jeżeli planujecie ją cały czas rozwijać i mieć większą, to być może warto taki znak towarowy ze swojej pasieki sobie zastrzec, bo mówię, różnie bywa. Więc tak, ja się bardzo cieszę. O pudełkach, które mam tutaj wam wczoraj opowiadałem, rameczki, jak zwykle, słuchajcie, to jest najlepsze. Ja tutaj kręcę te vlogi, opowiadam wam tak, dzisiaj zbijam ramki, mam tutaj zadrutowane, muszę naciągnąć coś tam, nie? I tak na dobrą sprawę chyba przez 3 czy 4 odcinki vloga musiałbym mówić to samo, bo ramki leżą tu, o tam, nie widać ich, bo za kamerą leżą, ale leżą, cały czas są zbite, zadrutowane i niezrobione, bo ciągle mi wyskakuje coś innego, ciągle trzeba coś innego robić. O, na przykład klienci dzwonią i trzeba odbierać, nie? No, słuchajcie, 17 się zbliża powoli. Za niedługo zamykam sklep i będę wolny, więc pojadę sobie do Brico kupić worek trawy, tak jak mówiłem wcześniej, żeby tam troszeczkę, może już nie taki duży, mniejszy, tam, ale żeby troszeczkę dosiać te placki. Ale przy okazji tak sobie siedzę, wiecie, tam klient przed chwilą był, już się nie zapowiada, jest która 48, więc raczej nikt taki chyba spóźniony nie będzie, ale wykorzystałem ten czas, żeby sobie coś takiego zrobić. Słuchajcie, kupiłem kamerkę, taką tanią, bardzo tanizna, na takim uchwycie. Okazało się, że można ją wyjąć, co jest bardzo fajne, bo kamerka jest w tym momencie taka malutka. Trochę gruba jest, ale mam taki plan i zobaczymy, co z tego planu wyniknie. Mam taki plan, żeby wsadzić ją do ula po prostu i będziemy sobie oglądać. Czytam instrukcję, instaluję aplikację i zobaczymy, bo ona w ogóle ma tutaj, tu jest jakby zasilanie, pół biedy, bo mam, słuchajcie, taki powerbank. Kiedyś go kupiłem, bo to jest taki powerbank mocny, że można tym samochód zapalić. Są kable normalnie, że na klemy akumulatorowe i można zapalić samochód. Ogólnie tego nie używam, bo te samochody właśnie, z którymi mieliśmy problem, z Fordem mieliśmy kiedyś taki problem, że tam no ten akumulator już był taki, wiecie, nie za bardzo, więc jakby był problem, to kupiłem, żeby czasami tam pyk odpalić. Zostało mi to, nie używam. Czasami jak wyjeżdżamy w góry czy coś, tego biorę, ale będzie rewelacyjny właśnie, żeby gdzieś tam, wiecie, pod ul go wsadzę, żeby nie zamógł, kamerkę i ten. I będzie super fajnie, więc zasilanie mam już jakby opracowane. No kamera trochę duża, trochę taka, no nie zmieści się, będę musiał podnieść korpusy, wstawić to i ten. Zobaczymy. Na razie aplikacji tutaj, a bo właśnie, co ja mówiłem, aplikację instaluję, ale kamera, słuchajcie, ma tutaj slot na kartę pamięci.
że można będzie też nagrywać jakby psa do ula. Nagram, zgram, przyspieszę i będzie na przykład timelapse, jak pszczoły budują. Zobaczymy, czy da się coś takiego w ogóle uzyskać, nie? Bo ja myślałem ostatnio, żeby stary telefon wsadzić, bo są takie właśnie też aplikacje na telefon, na Androida na przykład, które robią zwykły webcam, który później można z komputera oglądać. To też będzie pomysł i telefon jest nawet lepszy, bo jest cienki, że go bez problemu wsunę w ten otwór, na przykład ula, nie? Przez wlotek czy coś. Pokombinujemy, bo mam takie właśnie plany, żeby coś pokombinować, żeby pokazać Wam, jak to właśnie w środku wygląda, co tam się dzieje. Tutaj aplikację sobie zaraz zainstaluję i będziemy patrzeć, jakie ma to możliwości, czy to nagrywa tylko, czy można podglądać, czy może taki webcam na przykład na żywo zrobić, na stronę gdzieś wrzucić. Poczytamy, zobaczymy i będzie super fajnie. To jedno, trawka drugie, no i nie wiem, zobaczymy, co jeszcze będziemy dzisiaj robić. Roboty, słuchajcie, to zawsze się znajdzie pełno, nie? No i okej, udało mi się kamerkę skonfigurować. Udało mi się też znaleźć kartę SD, jakąś tam starą. Mam tutaj, jak widzicie, o. Jest. Lecę teraz, biorę wkrętarkę. Weźmiemy to w ulu ludowym, bo tam jest taki dystans zrobiony. I myślę, że będzie widać po prostu od spodu. Najlepiej byłoby od spodu, bo od góry to są beleczki, te snozy, nie będzie nic widać. Ale myślę, że można by to od spodu na dennicy położyć, tylko musiałbym kabelek przez wylotek po prostu puścić. Muszę odkręcić tą beleczkę, przełożyć kabel. Kamera jest też za gruba, ona się nie zmieści w tym wlotku, będę musiał cały ul podnieść i tam go wcisnąć i zobaczymy, czy coś będzie fajnego widać, czy nie będzie. Mamy kartę SD, mamy aplikację, więc będę mógł nagrywać i ewentualnie gdzieś tam na TikToka czy na YouTube'a kawałki z ula wrzucić, bo no, może być ciekawie, fajnie, bo ludzie o to dopytywali, jak to tam w środku wygląda, co te pszczoły tam robią. To jest taka kamerka, która ma jeszcze podczerwień i ona powinna też w ciemności pełnej działać w podczerwieni. Pszczołom to nie przeszkadza, bo pszczoły podczerwieni nie widzą, czerwonego nawet nie widzą, więc powinno być ok. No zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No niestety, tak jak właśnie myślałem, kamerka jest za duża, nie mieści się tutaj, więc będę musiał jakoś, no zawsze brakuje trzeciej ręki, nie będę tego nagrywał, tylko spróbuję to jakoś dźwignąć i ją tam wsunąć, bo wiecie jak to jest, jak będę próbował i nagrywać, i wsuwać, i wszystko innego robić, to jeszcze się to wywali i będzie problem. Żeby nie było, to nawet wymyśliłem, jak to mogę zrobić przy użyciu jednej ręki. Tu sobie wsadziłem dłuto, słuchajcie. Tu jestem w stanie na tym dłucie podnieść. O, proszę bardzo. I Wam zrelacjonuję, jak kamerka ląduje w środku. Cyk. I udało się. Zamocujemy ten wloteczek tutaj. O, tak żeby kabelek sobie tędy przechodził. A to ładnie przykręcę, żeby nie było śladu. Że pszczoły chyba nawet nie zauważyły, bo latają sobie normalnie, przełażą, a ten powerbank, słuchajcie, dam tutaj pod spód. O, tam go wsunę, więc nawet nie powinien zamoknąć, bo deszcz tam raczej nie powinien kapać. Tu jest taka dennica. Tam sobie będzie siedział i teraz zaraz będę sprawdzał aplikację, tylko muszę iść po telefon, bo jak zwykle zostawiłem telefon u góry, więc to zaniosę do góry i będziemy patrzeć, czy coś tam widać, czy nie widać. Może ją troszeczkę ewentualnie głębiej wsadzimy. O, cyk. Ale przy okazji, jak już tu jestem, to postanowiłem zajrzeć od góry. Widzę, że słoiczek pusty, więc żeby ta rodzinka się troszkę szybciej rozwijała, fajnie budowała, to jeszcze zrobię im tutaj syropu cukrowego i zaraz im przyniosę, bo no, jak się podkarmi, to szybciej budują. No i słuchajcie, jestem tutaj na tej aplikacji, ale niewiele widać. Słabe połączenie z siecią jeszcze, no bo tam chyba nie ma zasięgu. Muszę zobaczyć, jaka tam sieć Wi-Fi jest. Ale tutaj jest tak, jeden korpus jest tam, gdzie budują, a tu ten pod spodem korpus ma tylko takie zalążki, małe węzy. I tutaj nie siedzą. Musiałbym ten korpus z tym zdjąć, chociaż on tutaj coś jest. Jakieś pszczoły są. Ale musiałbym ten korpus chyba ściągnąć z tymi i zostawić ten górny, żeby było fajnie widać. Zaraz coś pokombinujemy. Ja teraz tak sobie pomyślałem, bo byłem u góry patrzeć na kamerkę, jak to wygląda. Nawet fajnie, ale tak sobie pomyślałem, słuchajcie, że to są trzy korpusy. Bo ja dawałem, jak strzepywałem tą pszczołę, co mi na zamiarowa została tam w tej dennicy, zasilałem ten ul,
to dostawiłem jeden korpus jako dystans. I tak sobie myślę, że ten pusty zdejmę, tu są z ramkami, z plastrami, tu są ze snuzami, ale jeszcze nie zagospodarowany i te dwa zostawię. Wtedy kamerka będzie bliżej tych snuz i będzie trochę lepiej może widać. Powiem Wam, że nawet z tą podczerwienią, nawet fajnie, widać tam pszczoły, widać wszystko jak się ruszają. Także zdejmę ten dolny, dam im słoiczek i niech tam budują, niech tam szybciej schodzą w ten dolny, bo wtedy będzie dopiero fajnie to wyglądało. Ma szansę to ładnie wyglądać właśnie jak się ruszą z budową, bo na razie to tam tylko wędze widać i nic. Słoiczek dostały, syropu cukrowego, tam to wyjąłem, a tu Wam chcę pokazać, tylko właśnie nie wiem za bardzo mam jak ustawić, żeby to się nie odbijało niebo i te gałęzie u góry. Coś tu widać, ramki widać, tylko właśnie teraz jest trochę za blisko znowu. Bo jakby był ten drugi korpus, to było widać wszystko i ściany, tak? A tutaj teraz 4-5 rameczek tylko widać. Więc teraz nie wiem, która wersja była lepsza. A tu proszę, w końcu po latach udało się amorfa. Kupiłem sadzonkę taką, ale ciągle przemarzała. Ale widzę, że w końcu pierwszy raz kwiatki puściła. No, nie jest źle. Może coś z tego będzie. Zobaczymy. Tutaj mamy pęcherznicę bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Też bardzo fajny, miododajny krzew. Trochę tutaj mam obsadzone różnymi takimi rzeczami ciekawymi dla pszczółek. No, powiem Wam, że w sumie jestem troszeczkę zaskoczony, bo byłem tu kilka dni temu. Nie, wczoraj, przedwczoraj, kiedy byłem, nie pamiętam. No, to tej trawki było o wiele mniej. A teraz widzę, że no, już się zieleni. I to nie jest źle, tych takich placków nie ma aż tak dużo. No, są takie placuszki właśnie bez, ale nawet tutaj, gdzie jest ten placuszek, to jak się przyjrzeć, to są takie małe tam traweczki. To się zagęści, mi się wydaje. Mi się wydaje, że to się zagęści spokojnie. No ale wziąłem, kupiłem worek właśnie trawy. Trawa jak malowana, tak się to tam nazywało. I zaraz sobie tutaj troszeczkę porozsypuję. Chłodno, zimno, pszczoły siedzą w ulach, ale pogoda ma takie plusy, że przynajmniej nie trzeba tutaj podlewać. Nie musimy kombinować z tym agregatem, z tymi pompami i tak dalej, bo się wszystko samo podlewa, bo pada co drugi dzień średnio. Także z jednej strony fajnie. No, otworzę sobie ten woreczek, słuchajcie, z trawą i tak z ręki wysieję, bo nie wziąłem tego siewnika. Myślałem właśnie, żeby to tym siewniczkiem ładnie posiać. Jakieś komarzydła, fe, lecą do ucha. No, ale wezmę tak po prostu z ręki. I tutaj, gdzie są takie większe placuszki, to troszeczkę posypię, a tam, gdzie są takie mniejsze, to tak wiecie, tylko troszkę. Bo mi się wydaje, że nie będzie źle, bo ładnie się tutaj rozrasta to, ładnie pada i od kilku dni jest tak, że nie ma takich mocnych deszczy, tylko takie są właśnie takie kapu-kap, nie? Bardzo fajne. I szkoda właśnie, że wtedy te takie nawałnice przeszły, bo one to rzeczywiście bardzo fajnie jakby zamoczyły. Bardzo fajnie ta trawka potem po tych nawałnicach odbiła, ale właśnie problem jest tego typu, że nasiona, na przykład te nasiona, które żeśmy wysiewali, tak patrzę właśnie dookoła i tak jest, że one leżą w tych takich dołkach. Tam, gdzie jest więcej, to te nasiona spłynęły i tam sobie leżą. Ale nie będzie chyba źle, także biorę się za wysiewanko. I przy okazji, słuchajcie, dwie rzeczy, bo ktoś tu się pytał w komentarzach, a czemu nie jakaś gorczyca, czemu nie facelia, czemu nie jakiś pożytek dla pszczół, tylko trawa i koniczyna, no bo jest tutaj koniczyna też wsiana. I odpowiem Wam, bo to jest istotne. Nie ma sensu, zobaczcie, tego placyku tutaj jest może z 5 arów, może 10, nie wiem, nie chce mi się tego nawet mierzyć, więc z tej faceli byłoby i tak tyle co nic dla pszczół, a wejście później między ule
gdzie rośnie facelia, byłoby bez sensu. Nawet te ule są na podwyższeniach, są na stojakach. Właśnie jeszcze Wam opowiem o stojakach, bo też jest sporo pytań. Ale nawet one są na podwyższeniu, ale facelia jest wyższa. Facelia czasami rośnie nawet do pasa. Byłoby to bez sensu. Trzeba by łazić, kosić przy ulach, przy wylotkach, żeby pszczoły mogły tam wylatywać sobie. Potem łazić w tej faceli takiej, wiecie, do pasa. Bez sensu, bez sensu. Pasieka to jest miejsce, gdzie się chodzi, gdzie się nosi te ule, wywozi i tak dalej, więc musi być ładne dojście, proste, równe. Dlatego właśnie jest tak, a nie inaczej. Jest to wyrównane koparką, zasiana trawka po to, żeby można było z kosiareczką tu wjechać, wszystko ładnie obkosić, żeby było równo, żeby można było w każdej chwili przyczepką tu przyjechać, ule po prostu zabrać, przewieźć gdzieś indziej na jakiś inny pożytek i tak dalej, nie? A dla pszczół, no być może zobaczymy, być może tam, gdzie teraz stoją tamte stare ule, jak już nie będą nam, tamte miejsce nie będzie nam potrzebne, bo tamte wszystkie ule stamtąd wywieziemy, to być może tam zrobimy jakiś placyk, może, no, tylko że wiecie, ja już tutaj nieraz mówiłem Wam w komentarzach, pisałem, czy w filmach właśnie mówiłem, u nas jest problem z rolnikami, tak, no bo ziemię trzeba, wiecie, zaorać, zabronować i tak dalej, trzeba to zrobić, nie ma tutaj nikogo, kto by to zrobił za pieniądz jakiś, więc trudno się tutaj po prostu cokolwiek organizuje. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o te stojaczki, bo też są pytania o stojaczki, co to są za stojaki i tak dalej, to są, słuchajcie, stojaki od burnatów. Oni produkują te stojaki, można powiedzieć, pod swoje ule. Ten stojak ma tutaj takie wypustki, pokażę może, o tak z tej strony. Tu jest takie jakby wybrzuszenie na czterech rogach i wymiary są takie, że to pasuje idealnie do dennic burnata. Ta dennica się osadza jakby na tych właśnie, na tych wystających tutaj cypelkach. Bardzo fajnie wchodzi i nie ma jakby najmniejszego problemu. Podejrzewam, że inne ule, innych producentów może i też by na tym ustały. Nie wiem, nie próbowałem. Mam jakieś dennice ewentualnie od Łysego, to mogę sprawdzić kiedyś, czy będzie pasowało, czy ustoi. Drewniane podejrzewam na przykład bez problemu. Kiedyś może Wam przymierzę, pokażę. W każdym razie, jeżeli pytacie właśnie o te stojaczki, co to są za stojaczki, co to za betony, na których ule stoją, to właśnie to są takie stojaki po prostu produkowane przez burnatów do ich uli. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo mi się podoba. Dzięki temu każdy ul może stać osobno. No troszeczkę kosztują, bo one kosztują gdzieś tam około 4 dyszek. Także no wiecie, no, trzeba troszeczkę zainwestować w pasiekę, ale ja już Wam mówiłem wcześniej. Każdy ul stojący osobno, nawet w takim rządku, to jest coś rewelacyjnego. O wiele lepiej robi się przeglądy, jak można z boku ula podejść i normalnie wyciągać ramki bez kombinacji. Poza tym nie niesie się, wiecie, gdzieś tam stukniecie ramką czy coś, to zaraz cały stojak jest poddenerwowany. Jeżeli macie 5, 6, 7 uli na stojaku, to zaraz wszystkie te pszczoły się denerwują od tego stukania na przykład. Jak ściągacie daszek, odkładacie i tak dalej. Tu nie ma takiego problemu, więc ja właśnie moje pasieki teraz jak będę organizował, bo jeszcze będziemy organizować pasieki na tych działkach, które kupiliśmy, no ale cały czas czekamy na geodetę, to tam będę tak samo organizował właśnie. Każdy ul na osobnym stojaczku i jest to wygodne, fajne i ma same plusy, bo tamte stojaki, co Wam pokazywałem na tam właśnie, co stoją, takie te płyty ażurowe z kantówką 8x8, nie? Niektórzy mówią, ale fajne rozwiązanie, ale fajne. Nie polecam, słuchajcie, nie polecam naprawdę, bo to się kiwa, to się tam chyboczą te ule, nie stoją równo, nie stoją stabilnie, więc nie polecam. To już wolę normalną kantówkę na bloczkach betonowych, tak jak na przykład wywozimy ule, tu mamy zwykłe suporeksy jakieś tam, na to dwie kantówki dajemy, takie tam 8x8 czy 10x10, jakie tam mamy, nie? Na płasko normalnie to już to jest bardziej stabilne niż tamte, co na kancie stoją te dennice. Zresztą te kołki, że tak je nazwę, te kantówki, nawet pomimo tego, że są impregnowane, to i tak się ugięła jedna i nam się ule wywaliły, także no, nie jestem zadowolony. Z tego rozwiązania na razie jestem bardzo zadowolony. Wszystkie ule fajnie równo stoją. Nie chybocze się to, nie kiwie się to. Zobaczymy jeszcze jak przy wiatrach. Tu może być problem tego typu, że nie ma jak spiąć pasami. Żeby na przykład, jeżeli bym chciał spiąć pasami sobie, to musiałbym ten bloczek betonowy po prostu podnieść. Tak? Musiałbym go podnieść do góry i pas dać pod niego. Więc ja jeszcze sobie myślę tak, czy by nie zrobić czegoś takiego, że w bloczku betonowym tu na środku, już Wam pokażę jaki mam plan, tu na środku wywiercić sobie po prostu dziurę. Ja nie wiem, czy te bloczki są zbrojone, czy nie. Muszę zadzwonić do burnatów i się spytać, ale chyba nie. Tu wywiercić dziurę i wkręcić taki kołek, wiecie, z oczkiem takim,
jak na huśtawki się używa na przykład i coś. I wtedy, gdyby tam na dole, pod spodem było takie kółko, to można by pas właśnie tak, nie, dookoła i do tego bloczka jeszcze to przymocować. No fajnie by było, jak oni by od razu to robili, odlewali na przykład z tym, z takim miejscem na hak. Z kołkiem, z tą gumą na przykład z kołka rozporowego, że tylko by się wkręcało, nie? Albo od razu w betonie po prostu to kółko zalać. Też by było fajne. Bo tutaj mówię, no tu jest właśnie problem, że nie ma jak tego przypiąć. A jak jest ul wysoki, nie? Tam na przykład ten tamten co stoi, tam jest gniazdo, osiemnastki, dwie, no to jest wysoki. To na wietrze nie wiadomo, nie wiadomo. Chociaż one się fajnie, właśnie mówię, te dennice się fajnie osadzają na tych wypustkach, co tu wystaje. Te rogi takie, więc może będzie tak, że to będzie stabilne. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam będzie i jak coś, to będziemy męczyć burnatów, żeby coś tam pozmieniali w tych stojakach, bo jeszcze mam plan ich troszeczkę kupić i wszystkie pasieki właśnie tak robić. I od razu Wam radzę, słuchajcie, taki mam plan dla Was, jeżeli rozwijacie pasiekę, nawet jak macie 5 czy 10 uli, to zaplanujcie wszystko od początku tak sensownie. Czyli tak, ja Wam mówię od razu. Znaczy, to nie musicie akurat, każdy ul osobno, ale na przykład dla mnie po latach gospodarowania, kilku, wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest o wiele lepsze. Miałem na paletach, tam zresztą tamte ule warszawskie, co tam są, tam stoją na paletach, ale palety się rozpadają. Rok, dwa, słuchajcie, popruchniałe ule klapią w boki, gdzieś tam prawie się wywracają, bez sensu. Betony, nawet jeżeli nie chcecie takiego betonu kupować drugiego za 4 dychy, to wystarczy tak naprawdę dwa bloczki betonowe zwykłe, fundamentowe. One kosztują chyba w granicach 3 zł. Stawiacie jeden, drugi na to ul i stoi fajnie, stabilnie, bez problemacji. I mi się wydaje właśnie, że każdy ul osobno jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. I co ważne, jeżeli wy będziecie, nawet jeżeli nie będziecie wywozić, to nie wiecie, co będzie za 5 czy 10 lat. Od razu sobie, jeżeli macie taką działkę, to organizujecie pasiekę od zera, to od razu zróbcie sobie tak, że można wjechać na przykład samochodem bez problemu i że można bez kombinowania tyłem, wiecie, wykręcania i tak dalej, można po prostu przejechać sobie i pojechać. A szczególnie z przyczepą na przykład. Bo to jest zawsze problem. Ja wiem, że można nie cofnąć, można tego. Ja nie lubię, bo te przyczepy, wiecie, cofanie z przyczepą mnie wiecznie denerwuje po prostu, bo to nigdy nie chce się ułożyć tak, jak ja bym chciał. Wiecznie mi się albo złamie za bardzo, albo w drugą stronę, albo coś. I denerwuje mnie to. Musiałbym po prostu naprawdę się przyłożyć, wziąć przyczepę, poćwiczyć. Może bym wtedy, wiecie, spokojniejszy był. Na razie mnie to strasznie irytuje, więc wszystkie moje pasieki mam taki plan, że będą po prostu jakby takie przelotowe, przejazdowe, że można wjechać, obkręcić się spokojnie, cały czas jadąc przodem i wyjechać sobie z pasieki z ulami. Tutaj jeszcze Wam mówiłem, że tutaj mam takie ule rozstawione, że mogę, zresztą w którymś filmie pokazywałem, że mogę między te rzędy uli samochodem też wjechać, czyli jakaś tam, wiecie, pokarm czy coś, na przykład z Mauserka czy tamten, też nie ma problemu, wszędzie się zmieścimy. I jakby żałuję, że nie zorganizowałem tamtej pasieki, którą mam tam, od razu tak sensownie jak tutaj, nie? Ale to wszystko przychodzi jakby z czasem, z wiekiem. Trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby zrozumieć pewne rzeczy, że pewne rzeczy trzeba zrobić inaczej. Więc nie popełniajcie moich błędów i od razu słuchajcie rad takich właśnie, które wyniknęły gdzieś tam z lat gospodarowania. To wszystko to zależy, bo jeżeli ktoś ma pasiekę, wiecie, pod domem, 5 uli, to go tam nie interesuje, czy obróci samochodem, bo nie wywozi i tak dalej. Ale jakby sam dobrze wiem, że jedno planujecie, a czasami wychodzi całkowicie inaczej, potem zmieniacie plany, potem nagle chcecie rozbudować pasiekę, tak? Chcecie więcej uli, przyczepy jakieś do wywozu, przewozu i tak dalej. I potem jest właśnie problem, że od początku nie było to tak jakby planowane na większą skalę, tak? Że zakładaliśmy, że będziemy małymi pszczelarzami, a nie można nigdy tak zakładać. Trzeba zakładać, że będziemy większymi pszczelarzami. Dobra, trawka wysiana, porozrzucałem tutaj trawkę. Jest tego troszeczkę tutaj w tych, nie? Widać? O. Nie za dużo, troszeczkę w tych plackach tam poleży. Trochę kropi deszcz, więc może coś z tego będzie. Może to skiełkuje, bo gdzie nie, gdzie to Wam powiem. Tak jak na przykład tutaj, tu był taki rowek, nie? Że tutaj woda stała, no to patrzcie. Nie dość, że trawka piękna, gruba. To jeszcze właśnie cała ta koniczyna tutaj spłynęła i tam rośnie w tym. Także gdzie niegdzie takie kępki ładne porosły. Jeszcze troszkę i się zazieleni. Będzie ładnie. Tak mam nadzieję. No, a ja spadam do domu i może w końcu te ramki zacznę robić, bo dalej te ramki, słuchajcie, nie zrobione te osiemnastki. Ciągle coś innego, ciągle coś innego. No, proszę bardzo, to takie klimaty. Piękna tęcza, słuchajcie. Kropi sobie deszczyk delikatnie. Z tyłu za mną słoneczko świeci.
I się piękna tęcza zrobiła. Ledwo ją widać, ale... Spróbuję troszeczkę zbliżyć. Tylko do dwóch razy mogę zbliżyć. O, no nie jest źle, coś tam widać. Także... Od razu się morda śmieje i cieszy człowiekowi, jak takie rzeczy zobaczy. Niby zwykła tęcza, ale jednak... Thank you.